10 państw, które upadły w XX wieku. Nie wiem, czy znacie takie pojęcie jak katastrofizm. Pojawia się ta teoria po II wojnie światowej i zakłada, że każde państwo po osiągnięciu szczytu później już tylko upada, aż wreszcie znika z powierzchni Ziemi. W XX wieku było sporo takich państw i podam Wam 10 przykładów. Fragmenty tekstów pochodzą z wiadomości.net.pl, żeby nie było. Przyznaję się, że cytuję nie wszystko, ale sporo. Niemiecka Republika Demokratyczna. Byłe państwo położone w Europie Środkowej powstały 7 października 1949 roku na terenie byłej elegiackiej strefy okupacyjnej. Likwidacja NRD nastąpiła 3 października 1990 roku, gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN, tworząc jednolite Niemcy. Stolicą NRD pozostał Berlin, właściwie jego część obejmująca dawny sektor okupacyjny. W kraju wprowadzono system polityczny i społeczny oparty, na wzorach radzieckich. Czechosłowacja, państwo w Europie Środkowej, republika o stroju demokratyczno-parlamentarnym powołana do życia 28 października 1918 roku z należących przedtem do Austro-Węgier Czech, Moraw, Śląska, Cieszyńskiego, Słowacji i Ukrainy Zakarpackiej. Jesienią 1938 roku na skutek żądań niemieckich na konferencji monachijskiej Pozbawiona przez Niemcy granicznych Sudetów, potem przez Węgry Ukrainy Zakarpackiej i Polskę Zaolzia. 15 marca 1939 roku po usamodzielnieniu się w Słowacji, Niemcy zajęły resztę kraju, tworząc protektorat Czech i Moraw. Odtworzona w 1945 roku w 1993 podzielona została na Republikę Czeską i Republikę Słowacką. Jugosławia, nazwa państwa narodów południowosłowiańskich używana do 1918 roku jako koncepcja polityczna od 1918 roku dla Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, następnie od 1929 roku już oficjalnie dla Królestwa Jugosławii od 1945 roku Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, a po jej rozpadzie dla Federacji Republiki Jugosławii, będącej Federacją Serbii Czarnogóry do 2003 roku. Roku. Klęska i rozpad Austro-Węgier umożliwił utworzenie w 1918 roku Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, obejmującego oprócz Serbii. Czarnogórę, Słowenię, Chorwację i Bośnię i Hercegowinę. Król Aleksander I prowadził politykę zmierzającą do narzucenia nowemu państwu swojej zwierzchności. W tym celu zmienił m.in. nazwę na Jugosławia, co miało doprowadzić do zatarcia się różnic między poszczególnymi częściami monarchii. 27 kwietnia 1992 roku Serbia wraz z Czarnogórą ogłosiły powstanie nowej Federacyjnej Republiki Jugosławii, zachęcając Serbów zamieszkujących Bośnię i Hercegowinę, oraz Chorwację do walki na rzecz przyłączenia ich ziem do nowo utworzonego państwa. Oficjalnie Jugosławia podzieliła się na różne państwa. Austro-Węgry, państwo związkowe w Europie Środkowej. Austro-Węgry były wielonarodową monarchią konstytucyjną i jednym z największych mocarstw w tamtym czasie. Istniały 51 lat od 1867 aż do rozpadu w 1918 roku i zakończenia I wojny światowej. Monarchia stworzona w 1867 roku przez cesarza Franciszka Józefa I w wyniku przekształcenia centralistycznego cesarstwa austriackiego związek dwóch równouprawnionych państw – Austrii i Węgier. Obydwa państwa połączone były Unią Realną między wspólnego monarchę z dynastii Habsburgów, politykę zagraniczną, armię, finanse, walutę oraz obszar celny, natomiast odrębne miały konstytucję, rządy i parlamenty. 11 listopada 1918 roku Cesarz Karol I będący następcą zmarłego Franciszka Józefa I go Austro Węgry rozpadły się, a na ich obszarze powstały nowe państwa. Tybet, kraina historyczna w Azji obejmującej wyżynę tybetańską i jej przyległości, obecnie w większości w granicach Chin. W połowie XIX wieku wpływy Pekinu znacznie zmalały, jednak już na początku XX wieku Chiny podjęły nowe starania o przejęcie kontroli nad Tybetem, zajmując w latach 1906-1909 Tybet Wschodni, a w 1910 Lazeł. Dalai Lama XIII schronił się wtedy w Indiach, skąd powrócił w 1912 roku po zwycięstwie rewolucji w Chinach i wycofaniu. Się wojsk chińskich z Tybetu. W 1913 roku proklamowano niepodległość Tybetu. Po zwycięstwie komunistów w Chinach w 1950 roku nowe władze skierowały do Tybetu swoje wojska. Strona tybetańska zaapelowała o pomoc międzynarodową. Prośba została zignorowana bądź spotkała się z odmową. W maju 1951 roku podpisano układ, w którym Tybet uznawał zwierzchność Chin w zamian za obietnicę szerokiej autonomii. Chińczycy nie przestrzegali podpisanych porozumień podejmując działania w celu zmiany tradycyjnych struktur społecznych i gospodarczych. Wietnam południowy. Państwo wietnamskie istniejące w latach 1955-1976. W 1945 roku w Hanoi proklamowano powstanie Demokratycznej Republiki Wietnamu, której nie zaakceptowali Francuzi. W 1946 roku wybuchła wojna francusko-wietnamska. W 1948 Francja proklamowała powstanie wietnamskie z byłym cesarzem Bao na czele. Wojna zakończyła się w 1954 roku kapitulacją francuskiej twierdzy Dien Rok później w Genewie podpisano porozumienie pokojowe dzielące Wietnam wzdłuż 17 równoleżnika. Zjednoczona Republika Arabska. Państwo powstałe 1 lutego 1958 roku z połączenia Egiptu i Syrii. Istniało do 29 września 1961 roku, gdy w Syrii doszło do przewrotu wojskowego, a proklamowany po nim rząd tymczasowy ogłosił zerwanie Unii. Państwo związkowe utworzone 1 lutego 1958 roku w wyniku Unii zawartej między dwoma niesąsiadującymi państwami. Granica odległa około 500 km, czyli Syria i Egipt, a a stolicę ustalono w Kairze. Bezkompromisowa polityka zagraniczna doprowadziła do zatargów z Belgią, Francją, Iranem, Izraelem, Jordanią, Tunezją, Turcją i Wielką Brytanią. Egipt utrzymywał nazwę ZRA aż do 1971 roku. Do chwili ogłoszenia Powstania Federacji Republik Arabskich, która praktycznie no, nie weszła w życie. Imperium Osmańskie, państwo tureckie na Bliskim Wschodzie, założone przez Turków Osmańskich jedno z plemion tureckich w zachodniej Anatolii. Które w okresie od XIV do XX wieku u szczytu rozwoju terytorialnego znajdowało się na trzech kontynentach. Zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad oblegającą wiedeń armią turecką zapoczątkowało serię klęsk. Imperium osmańskie zaczęło stopniowo tracić podbite tereny. W 1918 roku po I wojnie światowej imperium osmańskie rozpadło się. Ostatecznie w 1922 roku przestał istnieć sułtanat turecki. Sikkim. Sikkim to jeden ze stanów Indii. Aktualnie od 1947 roku stał się formalnie niezależną monarchią z własnym królem. Od 1975 roku, po plebiscycie, w którym 97% obywateli wypowiedziało się za detronizacją króla, państwo przyłączyło się do Indii i aktualnie jest integralną częścią tego państwa. Jest to takie jedno chyba z mniej znanych państw, jeśli chodzi o XX wiek. Związek Radziecki, no a jak inaczej historyczne państwo socjalistyczne w Europie Środkowej, Północnej i Wschodniej oraz Azji Zachodniej, Północnej i Środkowej ze stolicą w Moskwie. Państwo to obejmowało obszar 22 milionów kilometrów kwadratowych od Morza Bałtyckiego i Czarnego do Pacyfiku. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przestał istnieć w wyniku zawarcia porozumienia Białowieskiego i deklaracji o rozwiązaniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przyjętej w Moskwie przez Radę Republik Najwyższej Rady Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dawne Związkowe Republiki Radzieckie zaczęły tworzyć samodzielne państwa na mocy dwóch traktatów. Załmaty Rosji przysługuje stałe miejsce Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i wszystkich innych organizacji międzynarodowych. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Kiedyś już robiłem podobny materiał, jednakże był on dużo krótszy i wiele faktów w nim pominąłem. Jeśli podobają Wam się takie odcinki dotyczące państw, również historycznych, jak i tych współczesnych, to dajcie znać w komentarzach oraz oczywiście podpowiedzcie, o czym mógłby być następny odcinek. Również zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie poruszam tematy, które normalnie trafiałyby na światową historię, a w ostatnim czasie pojawiło się wiele odcinków nawiązujących Właśnie do państw, także myślę, że osoby, które są zainteresowane historią poszczególnych krajów, będą zadowolone z tematów, które w ostatnim czasie pojawiły się właśnie na kanale Invigilator.